dobry, wypowiadam dla Państwa, Boga przewodnie mam sprawę, że panu profesorowi mogę być temat bardzo nam interesujący. Bardzo dziękuję profesorowi Kuczyńskiemu za wskazanie tego prewencyjnego efektu dyrektywy. To jest rzecz, o której nie powinniśmy zapominać, które brakowało mi w wypowiedzi profesora Romanowskiego. Ten prewencyjny efekt jest nie tylko, że cały cel wprowadzenia tej dyrektywy jest prewencyjny, ale również to znalazło wyraz w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, w tym zwłaszcza w cytowanym już przez obu panów profesorów wyroku C618 przed 10 w sprawie Banku Espaniolu, gdzie Trybunał powiedział tak, gdybyśmy postanowienie nieuczciwe mogli zastępować przez sąd, zastępować jakimś innym postanowieniem w domyśle uczciwym, to nie próbowałoby to efektu prewencyjnego, gdyż przedsiębiorca wiedziałby, że nawet po zakwestionowaniu jego postanowień wróci do warunków takich, jakie powinien był zaproponować od początku, czyli warunków uczciwych. To jest trochę tak, jakbyśmy na gruncie prawa karnego powiedzieli złodzieju, jeżeli cię złapiemy, to będziesz musiał oddać, po co ukradłeś. I to jest nasza sankcja. A w ten sposób prawo karne nigdy by nie zadziałało. To już mówił Hobbes kiedyś, że prawo karne bez zemów to jest w gruncie rzeczy zachęta do zbrodni. No więc tutaj Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej podkreśla efekt prewencyjny i oczywiście, kiedy przedsiębiorca zostanie pozbawiony możliwości stosowania nieuczciwych postanowień umownych, które zastrzegł sobie przecież po to, żeby osiągać dodatkowe korzyści, no to umowa będzie dla niego niekorzystna finansowo. Być może będzie dla niego aż tak niekorzystna, że nigdy by jej nie zawarł tego. No więc dlaczego w takim razie ustawodawca europejski wprowadził sankcje bez skuteczności, a nie nieważności? No otóż właśnie po to, żeby chronić interesy konsumenta, bo to konsument ma być chroniony, a nie słuszne interesy przedsiębiorcy. Nie w ten sposób działa ustawodawca europejski. To w interesie konsumenta jest zawsze wykonywane umowy, ale bez nieuczciwych postanowień, a więc na warunkach dla konsumenta dużo korzystniejszych, a dla przedsiębiorcy być może bardzo niekorzystnych. No ale to jest to ryzyko, które musi na siebie wziąć przedsiębiorca, narzucając nieuczciwe postanowienia umowy. A więc, konkludując, mamy możliwość wyłącznie unieważnienia umowy wtedy, kiedy umowa się nie da wykonać, zobowiązanie się nie da wykonać, gdyż istotne postanowienia umowne zostały uznane za nieuczciwe. A więc stosunek zobowiązaniowy jest niepełny i nie nadaje się do wykonania. I tylko wtedy możemy twierdzić, że mamy w grę wchodzącą nieważność umowy. Dziękuję bardzo. No już mówiłem, że sankcja nieważności właśnie ze względu na ten celowy rezultat, znaczy coś jest nieważne, a coś jest ważne. I w szczególności to, że może prowadzić do nieważności całej umowy, do konieczności natychmiastowego zwrotu spełnionych świadczeń. Tutaj odniosę się tylko do pojawiających się nawet także w prasie takich wypowiedzi właśnie osób, które występują w tych sprawach przeciwko bankom, mówiąc, ta umowa powinna być uznana w całości za nieważną. Obawiam się, że gdybyśmy chcieli w ten sposób postępować, to wielu kredytobiorców, co zresztą dzisiaj też było wskazywane, popadłoby w jeszcze większy kłopot. Dlatego, że jeżeli powiemy, że z sankcją będzie nieważność całej umowy, to znaczy, że bank może zażądać natychmiast zwrotu całej kwoty, której przecież konsument nie ma, bo on ją na ogół wydał. W związku z tym musiałby znaleźć w ciągu 7-12 dni całą kwotę, nie wiem, kilkuset tysięcy złotych, skąd on ją wydał. Ta sankcja nieważności właśnie w takim wypadku działałaby, obróciłaby się przeciwko konsumentowi. Dlatego, że on wolałby nawet zwracać ten kredyt, ale w częściach jest konieczność zwrotu natychmiastowej. Nawet jeżeli to będzie kwota niższa niż ta, którą mu dzisiaj bank wylicza jako kwota, która wynika z przerachowania odpowiedniej waluty, to i tak dla konsumenta niejednokrotnie łatwiej byłoby jednak spłacać ten kredyt jeszcze przez 20 lat, niż w tym momencie zapłacić od razu kilkaset tysięcy złotych z tym ryzykiem, że jeżeli nie zapłacę, to zostanie następnie wszczęta postępowanie sądowe, egzekucja, stracę mieszkanie, stracę swój biznes, czy jakieś inne jeszcze poniosę konsekwencje, zostanę wpisany do rejestru dłużników niespłacających swoich zobowiązań, w związku z tym nie kupię telefonu komórkowego. Konsekwencje dla konsumenta mogły być czasami bardzo dotkliwe i znacznie bardziej dotkliwe niż przyjęcie, że ta umowa wiąże tylko właśnie w tej innej, o nieco innej treści. I problem cały tkwi tutaj, to wydaje mi się tak należy odczytać to, co mówi pan profesor Romanowski. Jakie mamy możliwości ustalenia, jaka jest teraz treść tego stosunku zobowiązaniowego po wyeliminowaniu postanowień nieuczciwych?
Jakie tutaj mamy możliwości? Z jednej strony niewątpliwie są to możliwości polegające na tym, że możemy zastosować przepisy dyspozytywne, ale niestety nierzadko nie będzie takich przepisów dyspozytywnych, no bo dajmy na to, jeżeli mówimy o tym oprocentowaniu, prawda, to nie ma przepisu, który mówi o odsetkach kapitałowych, ile się należy. U nas odsetki się należą wtedy, kiedy są zastrzeżone. W związku z tym, jeżeli zastrzegamy odsetki, to musimy określić ich wysokość. Możemy, nie ma przepisu, który by mówił, że jeżeli strony nie umówiły się inaczej, to odsetki kapitałowe są równe na przykład średnim odsetkom stosowanym na rynku w stosunku do takiej, a takiej umowy. Nie ma takiego przepisu dyspozytywnego, a zatem nie możemy się do takiego przepisu odwołać. I stąd też to, co wskazywał pan profesor Romanowski, mówiąc o tych innych systemach prawnych. Albo w niektórych systemach prawnych daje się takie uprawnienie do poszukiwania przez sąd jakiejś ustalania, jakiejś treści, po to, żeby właśnie utrzymać chociażby tą umowę w mocy także w interesie konsumenta, albo na przykład wyklucza się to, co tutaj pan profesor Romanowski na swoim składzie wskazywał, tą wykładnię uzupełniającą, że jest niedopuszczalna wykładnia uzupełniająca, czyli na zasadzie, co te strony zrobiły, gdyby wiedziały, że postanowienie jest nieważne, czy jest nieuczciwe, prawda, w związku z tym nie ma to, nie łączy, nie określa ich prawie obrotu. I w takim wypadku oczywiście odtwarzanie tej hipotetycznej woli stron, co one by zrobiły, może być zabiegiem rzeczywiście wątpliwym z punktu widzenia przepisów dyrektywy. 56 moim zdaniem stwarza tutaj jednak pewne podstawy, ale nie zawsze się to da zrobić, no bo jednak mamy tam określone wskazania, czyli zwyczaje istniejące, nie muszą takie istnieć. Zasady współżycia społecznego, też z tych zasad współżycia społecznego trudno wyciągnąć królika z kapelusza różne postanowienia, mówić to jest tamto, bo wtedy wprowadzalibyśmy element istotnej niepewności, znaczy strony obydwie by z zdziwieniem spojrzały, że to nie jest umowa, którą by zawierały, to jest zupełnie inna umowa. Zarówno konsument, jak i przedsiębiorca mogliby być zdziwieni z sądu, prawda, gdyby sąd mi powiedział, no to ja wam tak uzupełnię tę umowę w ten sposób, że ja wam powiem to i to, że żadna ze stron nie byłaby zadowolona. Takich instrumentów moim zdaniem sąd polski nie ma. Jeden komentarz do inicjatywy pana doktora. Już państwa wyraźnie stwierdzałem, że jest funkcja prewencyjna, natomiast to jest funkcją penalizacyjną. Na slajdzie 49 wskazałem, że już przesłanek, którym sąd powinien się kierować, jest koniecznie zastosowania instrumentu przeciwdziałającego kalkulacji przez przedsiębiorcę, czy opłacą się stosować postanowienie nieuczciwe. Dałem dosyć obszerny cytat z wyroku Trybunału Sprawiedliwości z dnia 14 czerwca 2015 roku, w którym jest mowa o konieczności wyeliminowania zniechęcającego skutku wywieranego na przedsiębiorców poprzez wypowiedź stosowania nieuczciwych warunków. Więc problem nie jest prewencja, problem jest, czy prawo cywilne zawiera funkcję penalizacyjną, czy to jest funkcja, która jest zastrzeżona dla odmiany prawa publicznego. A propos sankcji bezskuteczności, to też chciałem podkreślić. Właśnie zgadzam z profesorem Kuczyńskim, że artykuł 385, znaczy jeden paragraf, w istocie rzeczy wprowadza pewną specyficzną, nieznaną klasyfikację przyjmowanej w tradycyjnej cywilistyce sankcje. I dlatego wskazywałem, że przy komentarzu dotyczącym, dlaczego dyrektywa artykuł 6 posługuje się konstrukcją braku mocy wiążącej, w sposób świadomy prawodawca europejski zastosował pojęcie neutralne, dlatego że z punktu widzenia techniki tworzenia prawa w Unii Europejskiej, ze względu na bardzo różne systemy prawne, prawodawca europejski ma, używając języka potocznego, duży dystans do konstrukcji dogmatycznych krajowych, koncentruje się na tym, żeby został osiągnięty cel, dlatego zostało użyte sformułowanie tak neutralne, jak brak mocy wiążącej. Ja w tym zakresie ta implementacja jest trafna, bo ona pozwala otwierać poszukiwania, jak rozwiązać problem, który nabrzmiewa w związku z kwestią no, życia po życiu, to o czym powiedziałem, umowy konsumenckiej. Panie profesorze, mam takie pytanie. Głosu.